Podejrzani politycy. Zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Choć minął właśnie rok od wyborów parlamentarnych, a nie od utworzenia rządu, to od kilku dni Polska zasypywana jest dosłownie rozmaitymi bilansami, ocenami i podsumowaniami ekipy Donalda Tuska. Na najmocniejszą pozwolił sobie ostatnio w Sejmie prezydent Andrzej Duda, który jak się okazało doskonale odnajduje się w roli rzecznika Prawa i Sprawiedliwości. Ekipę Tuska krytykują także koalicjanci, mocno zaniepokojeni ostatnią propozycją dotyczącą zawieszenia prawa do azylu. Gdzie politycznie jesteśmy w październiku 2024 roku? O tym dziś w Podejrzanych Politykach w Radiu Z. Witamy po krótkiej przerwie Radek Gruca. I Błażej Makarewicz. I zapraszamy na wydarzenie tygodnia. Wydarzenie tygodnia. Zachęcamy oczywiście do subskrybowania kanału Radia Z na YouTube, do łapek w górę, no i do dzielenia się waszymi przemyśleniami w komentarzach. Wydarzenie tygodnia. Chciałbym zapytać, co tam panie w polityce, no ale to chyba wszyscy wiemy, rok od wyborów nam strzelił. Przypomniałem sobie, że dokładnie rok temu w niedzielny wieczór 15 października tutaj spędzaliśmy w tym studiu. No, i to w dużym towarzystwie widzów, z tego co dobrze pamiętam. Tak to było dokładnie. Tak, grupo po północy skończyliśmy nasz wieczór wyborczy. Andrzej Duda objawił się ostatnio w Sejmie i wygłosił, no, na swój sposób, można powiedzieć, historyczne wystąpienie. Z jednej strony... Histe czy histo? Ryczne. No chciałem być uprzejmy. I... No nie, no bo ja głuchy trochę, wiecie, zniszczyła mnie subkultura techno. Ale myślę, że jeden i drugi termin właściwie można by było tutaj jakoś dopasować. Z jednej strony słyszę, że był to taki jego manifest nowej politycznej drogi po tym, jak prezydentura dobiegnie końca. Z drugiej, no że zdegradował się troszeczkę do roli rzecznika partii, że tutaj konkurencję panu Bochenkowi robi. No dla mnie osobiście, człowieka, który pamięta i kibicował już od pierwszych wyborów prezydenckich, no to bardzo bolesne uczucie, kiedy prezydent nie chce być prezydentem wszystkich Polaków. Ja pamiętam jeszcze, dzisiaj to jest groteska, ale jak jeszcze stary generał propagandowo w telewizji robił dokumenty, kiedy... Przypomnijmy, że pierwszy prezydent generał Jaruzelski był wybrany przez parlament. To też miał taki wzruszający bardzo filmik, gdzie pokazywał jakąś jedną izdebkę i pokazywał, jak skromnie mieszka i w ogóle. A film się nazywał Chcę być prezydentem wszystkich Polaków. No i to wyglądało tak trochę groteskowo, ale później już, kiedy prezydentem został Lech Wałęsa, człowiek, który dostał pokojową Nagrodę Nobla, który był... Chociaż nie za prezydenturę swoją. To... Nie za prezydenturę. Przypomnijmy. Młodszym słuchaczom. Tego ci prezydent nie zapomni tego tekstu, ale oczywiście za działalność opozycyjną i mocną tą prezydenturę po prostu zmarnował. Ale jednak każdy, kto ubiegał się o fotel prezydenta do czasu, aż pojawił się Duda, był jednak przynajmniej politykiem, który po pierwsze zawsze odchodził z partii i starał się nie trzymać blisko tej partii, co Andrzej Duda odszedł z partii, ale realnie jest zawsze blisko i też często ukuł nawet takie specjalne powiedzenie, że wiadomo, z jakiego jestem obozu i tak dalej. Ale to bardzo cieszę się, że nawiązujesz do tych historycznych przypadków, bo one mogą nam nakreślić pewnego rodzaju etos, który będziemy teraz właśnie konfrontować z tym, z czym mamy do czynienia obecnie. Lech Wałęsa co prawda nie porzucił chyba swojej partii, o ile dobrze pamiętam, bo on takowej nie posiadał. To też ciekawa historia, bo przecież kiedy już został prezydentem w 90 roku, no to jego zapleczem politycznym, pamiętasz kto był? No Solidarność wtedy była. Później to tak. Dokładnie no, PC, bracia Kaczyńscy. Tak, oczywiście. Jeśli chodzi, to wtedy było dużo różnych partii, ale tak, bracia Kaczyńscy bardzo go wspierali wtedy. To trudno w to dzisiaj uwierzyć, ale to co mówię też z takim bardzo mocno, z taką bardzo mocną potrzebą zaakcentowania, że najbliższe miesiące
naprawdę zdecydują o tym, w którą stronę pójdzie Polska, bo widać bardzo wyraźnie, że nawiązując do znanej sagi z Gwiezdnych Wojen, Imperium kontratakuje, dlatego że Andrzej Duda nie prowadzi samodzielnej polityki, chociaż być może myśli, że prowadzi. Jest bardzo duży wpływ Marcina Mastalerka na niego widoczny. A to już nic gorszego nie mogłeś powiedzieć. No jeżeli nie prowadzi samodzielnej polityki, no to takie jeszcze właściwie ratujące dla niego byłoby stwierdzenie, że Jarosław Kaczyński gdzieś tam z tyłu oddycha za niemany Marcin Mastalerek, no to to już kolejna znowu degradacja. Prezydent schodzi do poziomu polityków Ligi pana Bochenka. Znaczy Marcin Mastalerek nigdy ci tego nie zapomni, uważaj, bo to jest człowiek... To już drugi w dzisiejszym programie. Zabójca o twarzy dziecka, tak się o niektórych mówiło. No, zbierasz sobie minusy, ale mówiąc poważnie, należy spojrzeć na najbliższe miesiące i sam akt wyborów prezydenckich jako na starcie dwóch obozów, w których jedna to oczywiście Zjednoczona Prawica, ale plus tutaj będzie Konfederacja, bo widać bardzo wyraźnie, że w żadnym wypadku Polacy nie chcą powtórki samodzielnych rządów. To jest bardzo optymistyczne, że jednak ludzie nauczyli się, że samodzielne rządy jakiejś partii mogą tak degradować nawet najświętszych ludzi, że może nie warto, bo to jeśli to państwo podzielacie, to bardzo się cieszę. Jeśli nie, to napiszcie, bo ja o tym bardzo lubię dyskutować. Właśnie na to gra Tusk. Tusk, który, no przecież to, co się dzieje teraz z Tuskiem, co będziemy omawiać zaraz, zapowiadaliśmy i wskazywaliśmy już w trakcie powodzi, gdzie nikt tego nie widział, a teraz mamy kolejne zdarzenia potwierdzające to. Ale to może właśnie zanim powiemy o tym, gdzie patrzy Tusk i co planuje, na co gra. No to pomówmy o tym, gdzie patrzy Andrzej Duda, bo to też jest dosyć istotne. Co w ogóle miało oznaczać to sejmowe wystąpienie? Czy to rzeczywiście był jakiś początek jego nowego projektu politycznego, o którym mówi się już od dłuższego czasu, a no, ten moment zbliża się nieuchronnie, no bo kadencja się kończy. Nawet się nie obejrzymy, a się dokończy. I Andrzej Duda wciąż jest jednak jeszcze relatywnie młodym człowiekiem. No trochę chyba za wcześnie na emeryturę. Jak to jest? Chciał popsuć święto obecnemu rządowi, jak mówi Bronisław Komorowski, napluć do kieliszka szampana? Czy właśnie jest tak, jak mówię? Tutaj tak mamy... powiedział Bronisław Komorowski, tak. Szacun. To dawno prezydent nic takiego fajnego nie powiedział, Komorowski. Ale dobrze. Mówiąc zupełnie poważnie, to nie ma sensu. To nie ma sensu, co robi prezydent. To jest kompletnie bez sensu. I to wskazuje niestety na to, że albo jego otoczenie już straciło jakiekolwiek połączenie z obecną rzeczywistością. A przypomnijmy, teraz to nadaje Diabełek i Aniołek, czyli dwóch 40-latków rywalizujących o dostęp do ucha, Jacek Siewiera i szef BBN-u i właśnie Marcin Mastalerek. I tu prezydent nic nie zyskuje. Nic nie zyskuje, chyba że ktoś mu zagroził z PiS-u czymś i on grzecznie wykonuje polecenie tego, kto mu grozi. Ja nie mówię o żadnym szantażu realnym, tylko mówię, jak to jest oderwane od realiów politycznych. Prezydent wychodzi, czyta z kartki, powiedzmy to sobie jasno, czyta z kartki rzeczy, które... no go kompromitują, dlatego że on robi wielkie podsumowanie roku w ogóle. To jest już samo w sobie bardzo ryzykowne założenie, bo przypomnijmy, że to prezydent zafundował nam kompletną farsę z poszukiwaniem rozpaczliwym koalicjanta dla PiS-u. I mieliśmy rządy po prostu totalnej groteski. No, przypomnijmy, że mieliśmy aktoreczkę w Ministerstwie Kultury i szereg różnych bardzo dziwnych postaci, które będą mogły pisać sobie w CV, że są ministrami, ale Polska na tym tylko straciła. Brzydko to określiłeś, tak, aktoreczkę. Bo to jest takie aktorkę klasy B.
Bo to jest takie, no tak, i to jeszcze świętą kobietę nawróconą. Wiemy, nie chcę jej nawet fejmu robić, ale prezydent sprawił, że nie można było nawet przejąć władzy, mimo że jasno Polacy wskazali i przypomnę, że wtedy tak na to czekano, że były te sejmfliksy, było oglądanie pierwszych sejmów w kinach i tak dalej, i tak dalej. Entuzjazm był wielki i to wszystko popsuł prezydent, tak? I teraz prezydent nawet nie udaje, tylko wpisuje się w ten wielki front i on właśnie, jak już idziemy w Gwiezdne Wojny, no to on chce chyba być zakutym łbem Waderem, a wiadomo, kto jest imperatorem, Jarosław Kaczyński, i to do niego, i to on będzie zawsze grał pierwsze skrzypce. No nie ulega wątpliwości, jeśli Dudzie przemówił Marcin Mastalerek, tak, no, jakby to powiedzieć. No jeżeli przekonał Marcin Mastalerek Andrzeja Dudę, że on może pokonać Jarosława Kaczyńskiego, no to się myli. No, ale wiemy wszyscy, że jest jedna rzecz, która pokona każdego. Jest to PESEL, czyli wiek. I Jarosław Kaczyński młodszy nie będzie. Dlatego dekompozycja obozu władzy, szczególnie za 3 lata, jest... konieczna, po prostu. Zresztą, jak się patrzyło nawet na te wszystkie twarze pisowców, którzy siedzieli i klaskali grzecznie prezydentowi, to widać, że to są ludzie, którzy prawdopodobnie są ostatnią kadencję w Sejmie i to naprawdę nie jest kwestia tego, że jakiś ageizm uprawiamy, tylko... To są ludzie mocno już nie tylko dotknięci syndromem tłustych kotów, ale po prostu już tacy bym powiedział wypaleni. A w sytuacji takiej rywalizacji politycznej wygrywać będą takie osoby jak środowisko Zbigniewa Ziobry, Solidarna Suwerenna Polska, już teraz PiS oficjalnie, i oni będą nadawać ton. I nawet takich Kuchcińskich, Terleckich czy innych Nestorów powstawia na jedyneczki, to naprawdę mogą się obejść smakiem, a nie zostać Zbigniew Ziobro ostatnio zeznawał nawet w prokuraturze w Sieradzu. Czy ja mam straszny problem z tą całą chorobą, bo często jestem krytykowany za taką, muszę się jakoś wytłumaczyć, humanitarność w podejściu, bo generalnie respektuję zasady i powiedzmy to sobie szczerze, nikt nie kwestionuje, wbrew temu, co mówi sam Ziobro, nikt nie kwestionuje, szczególnie po tej analizie, którą biegła sądowa zrobiła na zlecenie prokuratury, żeby ocenić, czy Zbigniew Ziobro może zeznawać. No wiadomo, że może zeznawać i wiadomo, że był leczony onkologicznie i jest to fakt. I Zbigniew Ziobro razem z całym obozem teraz w zasadzie robią takie wielkie imperialne, jak już wracamy do Imperium kontratakuje, imperialne obywatelskie nieposłuszeństwo. Tylko że oni jednak byli właśnie ludźmi, którzy stworzyli sobie imperium, które upadło, a miało trwać razem z różnymi atrapami, razem z zabetonowanym między innymi prokuratorem krajowym, Sądem Najwyższym i tak dalej, i tak dalej. PiS trzyma się bardzo mocno przez ten rok. To nie jest tak, że instytucje zostały odzyskane. One dzisiaj są formalnie odzyskane, ale szereg decyzji ludzi i trupów w szafie ciągle czeka. I to utrudnia bardzo sterowność, plus PiS w swojej propagandzie przyzwyczaił ludzi przez 8 lat, tych wyborców, którzy wierzą w wiele kłamstw też. Przykro mi to mówić, ale jednak to są ordynarne kłamstwa, niektóre rzeczy, które PiS mówi o gospodarce na przykład. To trzeba mówić, bo w 2 zdaniach można to wytłumaczyć, że powtarzanie dzisiaj, że rząd Tuska ma olbrzymi deficyt, no jest naprawdę dużą nieuczciwością, bo ten deficyt wyhodowała nie kto inny jak Zjednoczona Prawica. I to są pieniądze, które ciążą nam ze względu na decyzje polityczne prawicy, które są w dużej mierze nieodwracalne. I Andrzej Duda też, myśląc o swojej politycznej przyszłości już w 2025 roku, musi też brać pod uwagę to, że wraz z końcem kadencji
sytuacji kończy się pewien okres ochronny, to znaczy prezydent jest objęty swoistym parasolem prawnym, no, powodującym, że pewnych rzeczy na przykład w stosunku do głowy państwa zrobić nie można, czy powiedzieć nie można, bo są specjalne paragrafy. Wówczas te paragrafy przestaną obowiązywać i myślę, że... Jakub Żulczyk to przetrenował. No, do tego zmierzam, ale myślę, że takich Żulczyków może być w pewnym momencie bardzo dużo i ciekawe, jak z tym skonfrontuje się Andrzej Duda, bo jednak był wolny od tej presji przez ostatnie 9 lat. To pomijając temat tego, co temu rządowi się udało, a co nie, bo na to też jeszcze przyjdzie czas, zapytam może w ten sposób, co ten rząd musi zrobić, aby poprawić sobie swoje notowania i odbić się od tej, no, trudnej sytuacji, w której się znajduje. Ja przynajmniej mam taki pogląd, że ta sytuacja jest zdecydowanie poniżej oczekiwań, jakie zostały nakreślone rok temu. Na pewno rząd liczy na to, że się odbije podczas prezydencji i też dlatego zwracam uwagę, że to jest taka rocznica bez fety. Nie ma żadnej fety, nie ma żadnych urodzin i też pewnie nie będzie 13 grudnia. Chociaż ostatnio kogoś tam zatrzymano za przemyt. Za przemyt czego? Tak, jesteśmy przy fecie. Przy fecie, dobrze. No, dobrze. No muszę powiedzieć, że na pewno kwestia pierwszego półrocza będzie najważniejsza, bo wiadomo, że już wtedy na dobre zacznie się kampania prezydencka i Donald Tusk musi zrobić wszystko, żeby jego kandydat wygrał. Musi. Znaczy, przegrana z jakimkolwiek kandydatem Zjednoczonej Prawicy, i zaraz mówię to bardzo odpowiedzialnie, drodzy państwo, skończy się tym, że będą przedwczesne wybory. A będą przedwczesne wybory nie dlatego, że sytuacja polityczna, że tak powiem, dojrzeje do tego, tylko widać bardzo wyraźnie, że PiS idzie na zwarcie, na totalne zwarcie. Popatrzmy na wydarzenia z ostatniego tygodnia, bo bardzo nam jasno pokażą pewne rzeczy. Na komisję nie przychodzą, bo uznają przez orzeczenia Trybunału pani Przyłębskiej, że komisje są nielegalne. Żadnych już decyzji prokuratorskich nie będą honorować. Żadnych, rozumiecie państwo, żadnych. Każda decyzja, którą prokurator podejmie, będzie przez nich nazywana bezprawną, ze względu na to, że jest to obwieszczenie Sądu Najwyższego, w które wskazuje, że prokuratorem krajowym jest pan Barski. I oni na tym będą bazować. Więc widzicie wszyscy, mam nadzieję, jakie konsekwencje, a właśnie wam narysowałem tę strategię. Strategię, bo nie taktykę, to jest strategia. Oni będą to już mówili zawsze. Znaczy, nawet jeżeli ktoś z obozu Zjednoczonej Prawicy zostanie aresztowany, nawet skazany, nie ma szans, żeby został skazany w tak krótkim czasie, to będzie więźniem politycznym, niezależnie jak bardzo by nabroił i po latach urabiania swojego elektoratu ten elektorat wierzy tylko w taką Polskę z Kurskiego telewizji. Mamy jeszcze różne ruchy bardzo niepokojące pod względem wolności słowa na rynku polskim medialnym. Rynek polskich mediów jest w zupełnej przebudowie i zupełnie, drodzy państwo, nie możemy jeszcze nawet sobie wyobrazić, jak będzie wyglądać starcie polityczne w mediach w najbliższym roku, kiedy będą się odbywać wybory prezydenckie. A żeby było jasne, mówię tutaj i o pojawiających się takich informacjach ze strony PiS-u, że może ktoś z prawicy byłby chętny do kupienia TVN-u. My tutaj chyba mówiliśmy w Podejrzanych Politykach, że to było takie marzenie w pewnym momencie, no, i były podjazdy. Ale to chyba nikt z Polski, nawet, bo nikt takim kapitałem nie dysponuje. No, kiedy było Lex TVN, to mogę powiedzieć, że były takie sygnały z bardzo od bardzo wysoko postawionych ludzi w establishmencie amerykańskim, którzy mieli sygnały o tym, że PiS jest w stanie dużo, bardzo zapłacić za taką telewizję. I to w ogóle się działo właśnie wtedy wokół Lex TVN-u, ale to jest niestety, drodzy państwo, akurat to zrobię zastrzeżenie, nie do udowodnienia, natomiast takie sygnały były i to też, jeżeli zrozumiemy to, to zrozumiemy też, co się działo z Lex TVN i po co to było. Ale mamy też kwestię sukcesji
Zygmunta Solorza i Polsatu, gdzie też, jakby nie patrzeć, jednak pojawia się cień pani prowadzącej Doroty Gawryluk, która, przypomnijmy, była, i to na pewno było pomysłem samego Solorza, analizowana jako potencjalna polityczka w takiej czy w innej formie. Rozmawialiśmy pod kątem wyborów prezydenckich. Jej program, który jest realizowany w Polsacie, no był jednym z najdroższych programów w całej, no w Polsat News. Ciekawe, czy najbardziej opłacalny. No nie, no mówię, że nie. No mówię państwu, że nie, a był na to wielki nacisk, więc jakby to ja dzisiaj po tym roku wcale się nie dziwię i mówię szczerze, że źle bym się czuł, gdyby ta koalicja wyszła i chciała jakiś tort rozdawać i konfeti sypać, bo jest bardzo ciężko. I najlepiej w tym wszystkim wychodzi Tusk, ale ciągle nie jest tak, że PiS jest pogrzebany, choć decyzje polityczne PiSu i nastrój w samej tej wierchuszce nie wskazywałby na to, że oni mogliby wierzyć w to, że wygrają. Tylko, że im dłużej nie ma nawet takiego jednego ewidentnego złodzieja złapanego albo jeszcze jakichś innych rzeczy, tylko cały czas są dwie Polski, która jedna jest przekonana, że ci kradli, druga, że tamci, no to nie ma szansy na żaden game changer. Muszą obywatele zobaczyć jakiś namacalny dowód łajdactwa PiSu, bo na ten moment strzelali długo pustakami, bym tak powiedział, narracji takiej aferalnej, nawet wokół jednej sprawy nie udało im się utrzymać. Radosław Gruca mówił, jak się skończy historia z Romanowskim, no skończyła się chyba tak, jak mówiłem, czyli jest brzydkie słowa tutaj powinny wlecieć. No dobrze nie jest i jest to raczej dość żenujące, przy czym też obstawienie na Fundusz Sprawiedliwości, znaczy postawienie na sprawę Funduszu Sprawiedliwości jako tą, która miała właśnie obnażyć kwestię PiSu, było błędem. Dlatego, że tam to jest oczywiście naganna, polityczna, korupcyjna operacja, ale tam nie ma złodziei. Tam nie ma tych, którzy sobie napychają kieszenie kosztem innych. Tam jest duża polityka i to też no, dość sprytnie zrobione, bo ja jeszcze będąc dziennikarzem piszącym w jednym z dzienników, pamiętam, że napisałem felieton Fundusz Prawa i Sprawiedliwości. Prawa było w nawiasie, bo wtedy jeszcze nie było to tak za przejęte absolutnie przez ludzi Solidarnej Polski, jeszcze się nie rozkręcili, a napisałem o tym wtedy, bo zauważyłem, że kompletnie nieracjonalne i wyłącznie PR-owe jest włączenie w sytuację funduszu, znaczy w cele funduszu, który, przypomnijmy, miał pomagać ofiarom przestępstw, kliniki Budzik, która generalnie budzi, tylko dobudzić nie może, bo to też jest taka skomplikowana sytuacja i ludzie, którzy się zajmują medycyną, też mogliby kiedyś o tym więcej powiedzieć, ale PR ma bardzo, bardzo dobry i to już wtedy było widać, ale to nie jest takie łajdactwo, które by jakkolwiek mogło w oczach samych PiSowców, bo to o nich mówimy. Nie trzeba przekonywać tych, którzy uważają, że naganne jest wykorzystanie publicznych pieniędzy. Tak, ale sam powiedziałeś, że oni już w tej chwili przyjęli taką narrację i prawdopodobnie do samego końca będą się tego trzymać, że jaki zarzut nie wypłynąłby z dzisiejszej prokuratury, jaki wyrok nie zapadłby w dzisiejszym sądzie, jaka afera nie zostałaby ujawniona przez media, które nie wchodzą w spektrum mediów kontrolowanych. Ale nie kończ, bo właśnie tak nie jest. Nie, i tak nie, będzie to właśnie tak nie jest. Są takie rzeczy, bo są takie rzeczy, drodzy państwo, żeby pokazać, że to nie jest tylko kwestia tej kadencji, to, że tak powiem, tego obrotu, tej tury, nie wiem, fazy księżyca, tylko można to też zauważyć wcześniej. Ja chciałem przypomnieć, jak Platforma przegrała wybory, bo pamiętam to, bo sam wtedy pisałem dużo krytycznych tekstów o Platformie. Proszę, ostatnie zdanie, i na przykład była sytuacja taka dotycząca akt podsłuchów USOWY, że prawicowa prasa wypisywała
dwa bardzo długie epistoły i serię całych artykułów o tym, że spalono budkę. Już nie chce mi się wchodzić w szczegóły w ambasadzie rosyjskiej. O inną budkę chodzi. Tak, w ambasadę budkę strażniczą przy ambasadzie rosyjskiej. I to były naprawdę długie teksty, straszne oburzenie, ale to nie działało. Ale w momencie, kiedy Fakt na jedynce wyciągnął Bieńkowską Elżbietę, byłą wicepremier, która mówiła, że za 6 tysięcy to tylko złodziej albo idiota pracuje, to już było zupełnie inaczej. Bo to nie tylko ośmiorniczki były jednak takie kultowo i pamiętane, tylko coś, co pokazało, coś, co dało ludziom obraz zepsutej władzy. A tutaj na razie obrazu zepsutej władzy nie ma, dlatego że nie pokazano ani tych milionów, na których niektórzy się dorobili, nie pokazano. Tak, to są czyste cyferki. Tak? Więc jeżeli będziemy teraz rozmawiali w kontrowersji o tym, co zrobił Tusk, to będę mógł płynnie pokazać, jak trzeba budować narrację i że nie robi się tego tak, tylko jest to pewien plan i trzeba mówić do ludzi takim językiem, jaki oni zrozumieją. Ja bym się jednak z tym nie zgodził. Moim zdaniem od chociażby 15 października ubiegłego roku pokazano dostatecznie dużo różnych przykładów, bo sama korupcja, samo złodziejstwo to jedno, ale jednak pewne niemoralne czy nieetyczne zachowania, nadużycia w sprawowaniu władzy to druga rzecz. Problem jest chyba gdzieś zupełnie indziej w tym, że wyegzekwowanie prawa, tak jak Donald Tusk zapowiadał w kampanii wyborczej, czyli rozliczymy, naprawimy, ukażemy winnych i to jakoś idzie niezbyt... No i widzisz, nawet obciąłeś najważniejsze dla mnie, bo powiedział, że wynagrodzimy krzywdy i to o tym wynagradzaniu krzywd będę jeszcze dużo mówił. A tymczasem zapraszamy na kontrowersję tygodnia. Kontrowersja tygodnia. Decyzja o tymczasowym zawieszeniu azylu nie tylko u prezydenta Andrzeja Dudy wywołała sprzeciw w ostatnich dniach, ale także wśród koalicjantów, szczególnie w partii lewicowej. No chciałem powiedzieć, że to też jest bez sensu jak Andrzej Duda, ale nie będę aż taki surowy. Nie jest to bez sensu. Jest grupa istotna, która też umie się wypowiadać, artykułować swoje stanowiska i występować w mediach, mieć przełożenie jakieś na dziennikarzy. I to jest grupa, która z jednej strony walczy o prawa człowieka i też walczy o kwestie humanitarnego i zgodnego z prawem traktowania uchodźców na granicy. I ta grupa jednocześnie jest tą grupą, która najbardziej walczyła o praworządność, która jednak to praworządność dla większości Polaków jest pojęciem dość abstrakcyjnym. Od paradoksy. No, na przykład. I w związku z czym... Zresztą była tu u nas w czwartek pani Janina Ochojska. No była też pani Żukowska, więc no, się, dużo ludzi, którzy idą w tą stronę, odwiedza też naszą stację. Ale mówiąc jasno, koalicjanci poza PSL-em, który jest starą partią, umiejącą się okopywać, odbudowującą swoje wpływy w różnych miejscach, gdzie jest dużo miotku politycznego, by nie powiedzieć złota. Oni wiedzą, jak to działa. Lewica jednak nie straciła takie myślenie, a o trzeciej drodze już prawie nie ma co rozmawiać. Te partie koalicyjne są absolutnie zdominowane przez Tuska. I tutaj najlepiej to pokaże właśnie ta historia kontrowersji, którą jest to, że Donald Tusk, reprezentant tej Polski, znaczy taki powiedzmy wymarzony dla Polski liberalnej, jeszcze niedawno polityk, który był pokazywany na niektórych okładkach na białym koniu, jako ten rycerz, który ma odbić Polskę. A to już trochę była przesada. No to była gruba przesada moim zdaniem. Ma dzisiaj zupełnie inną agendę, bo on nie walczy tylko o poszczególne grupy i w związku z tym trzeba każdej grupie coś obiecać. Zresztą trudniej się obiecuje, jak się już odpowiada i można do odpowiedzialności cię pociągnąć jako premiera, tylko walczy o
tych wszystkich wyborców, którzy będą decydować na jesieni przyszłego roku w wyborach prezydenckich. Bo tak jak mówię, wybór prezydenta z obozu... Wiosnę. Na wiosnę, no tak, to wiosna. No wiosna, no... No chyba, że coś się wydarzy po drodze. W związku z czym, tak, te pory roku to się tutaj zawsze mi mieszały w tym studiu, jak pamiętamy, termobaryczne komory. I w związku z tym to jest wyjście do całego społeczeństwa. To jest to, o czym mówiliśmy przy okazji powodzi, czyli, drodzy państwo, wypłukiwanie plusów. Bo te plusy to jest oczywiście wynalazek PiS-u, od 500+, potem wszystko już było plusem. Więc wypłukuje tematy PiS-owi, które najbardziej potencjalnie były szkodliwe dla niego. No i to, że będzie rozbudowywał zasieki na granicy, to jedno, bo już widać wyraźnie, że tam po historii żołnierzy, którzy zostali zatrzymani za strzelanie, trochę się zagotowało, ale jednak od razu była ustawa, jest reakcja. To wszystko jest, po pierwsze, jak mówię, przejmowaniem działań PiS, ale po drugie pokazywaniem, że on też jest sprawczy, choć nie na tych samych polach. Więc kwestia azylu na początku witana przez niektórych z niedowierzaniem, dla koalicjantów jest tematem, który im się opłaca, bo mogą się odwoływać do tych emocji, które przyniosły im awans do Sejmu, bo to przecież oni wtedy byli koalicją 15 października i wielu z nich dostało się do Sejmu tylko dlatego, że Donald Tusk powiedział: głosujcie tylko nie na PiS, tak? Na wszystkich tylko nie na PiS. I to wiadomo, i to jest jasne. I dlatego oni jeszcze jakkolwiek wyrażają różne wątpliwości. Ale ważniejsze jest to, że Donald Tusk prowadzi politykę w ramach Unii Europejskiej. I jeżeli uda mu się wytłumaczyć ludziom, że PiS tylko tupał i robił różne scenki, szabelki i tak dalej, z których nic nie wynikało poza karami realnymi i nierealnymi. Realne to miliardy, miliony euro, które płaciliśmy codziennie za niewykonanie decyzji TSUE, ale też te takie mniej realne, czyli różne decyzje dotyczące zamrożenia KPO i tak dalej, i tak dalej. Te pieniądze KPO na przyszły rok mają być paliwem, które Donald Tusk będzie pokazywał jako swój sukces, że PiS tego nie dał, a ja to daję. I jednocześnie... To co, będzie jeździł z czekami wydrukowanymi, nie wiem, czy coś konkretnego? Nie wiem, mam nadzieję, że będą jakieś nowsze pomysły, bo tak naprawdę te czeki i to wszystko to już było dawno grane. No, kampania w terenie na pewno będzie miała miejsce, ale no, jak dokładnie to będzie wyglądać, nie wiem, ale na przykład już kwestie energetyczne, to ten tydzień dla Donalda Tuska to jest no, w zasadzie bardzo wygrany, bo środowisko biznesowe bardzo doceniło to, że przedstawia jasną wizję tego, jak powinna polska energetyka wyglądać za parę dekad, czyli stawia na zieloną energię, kontynuuje kwestię elektrowni atomowej, która jest bardzo ważna, o której PiS wiele mówił, ale jednak nie zrobił. Więc jeżeli Donald Tusk będzie mógł pokazać jakąś przynajmniej wbitą łopatę, to i tak będzie lepszy. Pokazuje, że będzie grał cały czas na narrację: my jesteśmy Unią Europejską i Unia Europejska pracuje dla nas. My potrafimy przekonać Unię Europejską, czyli będzie chciał odmienić to, co PiS próbował sukcesywnie robić, czyli zaohydzić Unię Europejską. Jak teraz on, trwają rozmowy przecież w Brukseli dotyczące tego paktu migracyjnego i generalnie zastanowienia się nad przepisami dotyczącymi uchodźców, azylu i tak dalej. Przepisów, które, przypomnijmy, jeszcze pochodzą z II wojny światowej, czyli zupełnie innej sytuacji. No to będzie gigantyczny sukces dla niego, ale to też będzie sukces, który
będzie mógł pomagać mu w grze europejskiej. Dlatego, że jego pozycja jest bardzo silna, jeśli chodzi o tą międzynarodówkę EPP, Europejską Partię Ludową, która będzie rozgrywać różne kwestie w Unii Europejskiej przez najbliższe 5 lat. Więc jego sprawczość w tym zakresie, w zakresie budowania siły Polski jako tej, za którą cała Unia stoi, a nie Polski, która stoi przeciwko całej Unii, jest bardzo śmiałym pomysłem, ale... Ale w telewizji Republika raczej nie będą tego w ten sposób przedstawiać. Wróćmy może do istoty rzeczy, czyli do tego prawa dotyczącego azylu. Czy nie ma problemu żadnego z tym, że te narracje dotyczące w ogóle obrony polsko-białoruskiej granicy, bo o tym odcinku mówimy, no jednak zmieniają się na przestrzeni czasu. Czy to jest mądrość etapu, czy jakiś rodzaj wyrachowania politycznego? Ale może to jest jedno i drugie. Wiesz, bo mam cały czas te obrazki. Zresztą ja też nie chcę jakby identyfikować się tutaj z jakimiś narracjami prawicowymi, bo kompletnie się z nimi nie zgadzam, ale no jednak ktoś powie. No mamy przed oczami obrazki pana Szczerby, Jońskiego czy pana Sterczewskiego biegającego z reklamówką. Pamiętamy wówczas te wszystkie wypowiedzi ówczesnej opozycji dotyczące działań na granicy. No a jednak tutaj mamy do czynienia z jakimś takim zaostrzeniem kursu jeszcze wobec tego, co robił PiS. No jest to zaostrzenie kursu, ale jest to zaostrzenie kursu, które nie wygląda na takie działanie ajwaj, chociaż realnie, jak się słucha wiceministrów za to odpowiedzialnych, między innymi wiceministra Duszczyka, no to wiadomo, że jest to temat dość świeży, ale to po prostu mu zadziałało, bo przypomnijmy, że rozmawiamy po weekendzie, kiedy były dwie konwencje, starcie teoretycznie na szczycie dwóch największych obozów politycznych i rozmawiamy tak naprawdę wszyscy wokół tego, co mówi Tusk, a nie wokół pomysłów Jarosława Kaczyńskiego i to jest sukces Donalda Tuska, czy to się komuś podoba, czy nie, bo to on dyktuje tematy. A jak się dyktuje tematy, to zazwyczaj poza kancelarią prezydenta i samym Andrzejem Dudą, który robi różne ruchy, które są po prostu alogiczne. Nie wygląda trochę tak, że Donald Tusk wchodzi w buty Kaczyńskiego? Tak, wygląda, bo on wchodzi w buty Kaczyńskiego, ale... I czy to jest w porządku? Czy to jest to w porządku, bo on się odzywa... Znaczy, no w buty, no tak, no dobrze. To ale zanim to mnie jest, złapiesz ale, na miliony... Ale bo to nie jest sprawa tylko dotycząca obrony granicy, bo takich przykładów mogę wymieniać mnóstwo. Chociażby te słynne 500+, tak? Pamiętamy okres, kiedy Prawo i Sprawiedliwość najpierw obiecywało 500+, później wprowadzało. Mnóstwo sceptycyzmu po drugiej stronie, że zabraknie pieniędzy, że się nie uda, że rozdawnictwo, że niemoralne i tak dalej, i tak dalej. No ale w końcu, kiedy ten program w jakimś wymiarze medialnym, ale też przecież i społecznym, jednak okazał się, nie wiem, czy mogę tutaj użyć słowa sukces, ale po prostu się powiódł, obietnica została zrealizowana, no tutaj po tej drugiej stronie zmieniła się całkowicie opowieść. Jednak jak dojdziemy do władzy, no to już 500+ nie zabierzemy. Teraz mamy waloryzację, bo mamy przecież już i 800+. Potem chociażby kwestia centralnego portu komunikacyjnego. Też ona się nie podobała w środowisku Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj mamy już właściwie przygotowany plan z jakimiś kosmetycznymi zmianami i za chwilę może nawet łopata zostanie wbita tam na tym polu, gdzie lotnisko ma powstać. I moje pytanie, i teraz jest sprawa właśnie dotycząca polityki migracyjnej. Czy nie jest trochę tak, że ta presja medialna, presja polityczna, narracja środowisk no z okolicy Prawa i Sprawiedliwości, ale też i Konfederacji, jest na tyle silna, że ona jakby powoduje, że środowisko Donalda Tuska, Koalicja Obywatelska zmienia o 180 stopni swoje absolutnie nastawienie, bo to jest koniunkturalne, bo to się w danej chwili opłaca. Absolutnie nie. Absolutnie nie. I tutaj złapałeś mnie niczym kiedyś ministra Siewierę na wypowiedzi, której żałuję, bo bardzo jasno powiem, że Donald Tusk nie wchodzi w buty Jarosława Kaczyńskiego, tylko przejmuje te tematy z jego agendy, które są mu niezbędne do tego, żeby utrzymywać władzę. Ale nie jest wcale Czyli jest tak, jak powiedziałem przed chwilą. Ale nie jest wcale... Nie zgadzam się z tym, dlatego że
mamy, no właśnie, to jest szalenie istotna rzecz. No dobrze, no to centralny port komunikacyjny. Słyszeliśmy o tym, że jest to megalomania. Pamiętasz takie sformułowania? Tak, i zostały obcięte różne śmiałe zamierzenia, ale też głupie jest strasznie, to musisz przyznać, to takie działanie, że przychodzi jedna władza po drugiej i tej pierwszej wszystkie projekty zamyka, tak? Nie, no ja się zgadzam z tym, sensu, że tak? Kontynuacja jest, szczególnie jeśli ma sens, jest jak najbardziej mile widziana, tylko przypominam sobie, że jednak stosunek do pewnych projektów Koalicji Obywatelskiej nie tylko był inny, a dzisiaj, gdy ta rządzi, jest już inny. I teraz jest pytanie, z czego to wynika. Tak, no ale to nie jest koniunktury politycznej. Oczywiście, znaczy koniunktury politycznej. No można, możesz tak mówić, no ale politycy muszą wyczuwać. Zobacz, jaka presja została skonstruowana wokół CPK. Pamiętasz? No CPK w pewnym momencie, nie wiem, z pół roku temu urosło wręcz do jakiegoś mitu narodowego, ale to nie było etosu. Naturalne. To nie było naturalne. Oczywiście, że nie było. No mówię, wywołana sztucznie presja medialna. Nowe pewne kanały internetowe, które powstały, zaangażowały się w kampanię. Znaczy wywołano w dużej części społeczeństwa, które nawet chyba... no nie miał minimalnej wiedzy na temat funkcjonowania tego typu superlotnisk, przeświadczenie, że to jest nasza racja stanu. No i to bardzo kosztowna operacja, ale jakoś tam się udała, tylko że nie przyniosła realnych korzyści obozowi Zjednoczonej Prawicy. Bo chyba, że będziemy mówili, że cały czas obrona tego status quo przynosi korzyści. No nie, to no była bo na teraz pewno narracja. Koalicja Obywatelska to przyjmuje. A jeżeli mówimy o nie wchodzeniu w buty, tylko o ucinaniu tych plusów, ja uważam, że ten CPK, no to też możemy tak traktować jako pewnego rodzaju ten plus. No to już w ogóle niech Donald Tusk na przykład podejmie decyzję, aby to lotnisko nosiło imię na przykład Lecha Kaczyńskiego. No to już w ogóle pozbawi argumentów drugą stronę. Ale ważny jest tutaj, drodzy państwo, czynnik czasu. Bardzo ważny, bo my rozmawiamy tu i teraz i polityka dzieje się tu i teraz. I to, że szczególnie to widać po wystąpieniu prezydenta, ale też często to widać w tych kanałach pisowskich, które ja jednak oglądam. To, że atakuje się tę ekipę historiami sprzed 15 lat na przykład, no czy tam 10, no powiedzmy, bo to mam konkretne historie na myśli sprzed 2012-2013, no nie pozyska się w ten sposób żadnych nowych wyborców, bo... Po pierwsze, sytuacja jest zupełnie inna dzisiaj. Pomyślcie państwo, co wy robiliście, jakimi byliście ludźmi w ogóle i 9 lat temu, i 15 lat temu, jak widzieliście świat, w którym nie było wojen, jeszcze żadnych gorących, szczególnie tuż obok, nie było wizji jakiejś pandemii, która nas wytłucze, zupełnie inne, internetu, AI nie było, które już dla niektórych jest groźbą do przejęcia władzy nad światem. Naprawdę nie da się rozmawiać o polityce bazując na tym, co się stało nawet w 2015 roku, dlatego też uważam, że niepoważne są dyskusje o 2015 roku i Andrzeju Dudzie jako takim fenomenie, który został prezydentem, że to się powtórzy. To się na pewno nie powtórzy. Znaczy z bardzo wielu różnych powodów. I teraz jak łapiesz mnie na i przyciskasz do muru, czy Donald Tusk wchodzi w buty Kaczyńskiego, to mówię nie, kategorycznie nie, bo po pierwsze Donald Tusk bardzo pilnuje na razie dość skutecznie, poza pojedynczymi przypadkami, żeby jednak ta ekipa nie była taka jak PiS i nawet jeżeli są historie takie jak PiS, no, chociażby totalizator sportowy, no to to jest jeden totalizator, a nie 1000 spółek, tak jak to było z PiS-em. No to dopiero rok od wyborów. Ale to mu wystarczy. I teraz jedna rzecz, bo mówmy o skutkach, tak? Możemy sobie etykę oceniać Donalda Tuska. Ja szczerze mówiąc w ogóle tych kategorii dobrze, czy specjalnie... zgadzamy się na to, że jest to pewien rodzaj wyrachowania? No oczywiście, jest to tak. Kalkulacja. Ale wyrachowanie nie jest niczym złem. Przejęcie od PiS-u pewnych postulatów i pomysłów w związku z tym, że się to w tym momencie po prostu opłaca. Bo gdyby tego nie realizował, chociażby CPK, czy nie zaostrzył swojej linii w stosunku do polityki na granicy polsko-białoruskiej, to zostałby zjedzony. Oczywiście.
zostałby zjedzony, ale to nie jest wcale tak, i ja będę protestował przeciwko temu, że my jesteśmy jakimś najgorszym ksenofobicznym społeczeństwem i Donald Tusk, żeby wygrać wybory, musi teraz szczuć na cudzoziemców. Jest zasadnicza różnica, przyznasz, w mówieniu o czasowym wyłączeniu prawa azylowego, a w pokazywaniu spotów, w których leci horda dzikich ludzi przypominających zombie w The Walking Dead i to jest właśnie straszenie uchodźcami, które robił PiS. No jest to różnica, nawet bym powiedział, niesubtelna, tak? Więc zacznijmy od tego, ale to, co powiedziałem, że my nie jesteśmy aż tak ksenofobicznym społeczeństwem i tak dalej, chodzi mi o to, że te same problemy, które ma Tusk i te same kalkulacje mają inne państwa europejskie. To nie jest wcale tak, że Polska jest jedyna, która problem wysyłanych do nas tysięcy migrantów jako problemy do rozwiązania jest sama jedna, bo i Niemcy mają kolosalny problem i jeżeli nie zmienią, przecież powiedzmy sobie jasno, Niemcy wprowadziły kontrolę na granicach, zresztą nikogo nie informując, po prostu wydając taką decyzję z dnia na dzień, bo pali się pod tyłkiem kanclerza Scholza, który po prostu wszędzie leci na łeb na szyjach, na szyję w sondażach i jaka jest alternatywa? I to jest pytanie, które po tym programie powinno zostać ze wszystkimi, którzy pasjonują się polityką i wiedzą, że to jest ważne i nie trują mi, że nie pójdą na żadne wybory, bo to jest najgorsze, co można przeczytać i nie chcę mi się takich rzeczy komentować, bo nie wiem, jakie to jest obrażanie. No nieważne, nie wchodźmy w osobiste tutaj kwestie. Tylko to jest kwestia tego, że jeżeli nie zmieni się narracji, to będą wygrywać takie partie właśnie jak Zjednoczona Prawica, Konfederacja, AfD, czyli partie, które są też no przynajmniej podlane ruskim paliwem. No trzeba to jasno powiedzieć, że to Rosja wywołuje efekty nie tylko w Polsce i wywołuje, bo jeszcze Unia Europejska w żaden sposób, ani też Stany Zjednoczone, przecież największe mocarstwo, nie znalazła żadnego antidotum na truciznę, jaką są farmy troli i tak dalej. No wojna informacyjna generalnie, tak? Dezinformacja. Na to jeszcze nie znaleźliśmy żadnego złotego lekarstwa. Nie ma szczepionek, tak jak na COVID. I w związku z czym no, te efekty jakoś w społeczeństwach poszczególnych zaistniały. Ja konsekwentnie będę stał na stanowisku, że gdyby w tym rządzie funkcjonowała sprawna, skoordynowana polityka informacyjna, gdyby powołany został prawdziwy rzecznik rządu, no to wówczas Donald Tusk nie miałby tego dylematu, że musiałby prowadzić politykę kontynuacji, nawet wtedy, jeśli ta kontynuacja nie do końca ma sens, ale na przykład jest z koniunkturalnych, politycznych pobudek potrzebna. Kończymy tę część i zapraszamy na stan gry. Stan gry. Stan gry zaczynamy newsem z okolic policji. Mojej ulubionej służby. Oczywiście. News z policji, drodzy państwo. Zacznijmy od tego, że pan Paweł Dzierżak, były szef, były komendant stołeczny, odchodzi właśnie na emeryturę. Był przez jakiś czas w dyspozycji, tam został wysłany przez komendanta. Podobno wielu widziało w nim ewentualnego nawet następcę na stanowisku Boronia, a jednak nie udało się go uratować i złożył raport o emeryturę. Nie ma już pana Pawła Dzierżaka, a jest to dlatego tak istotna sytuacja, że przypomnę, już nie ma wprawdzie generała Szymczyka dawno w komendzie. Już teraz ma nawet zarzuty odpalone za granatnik. Nie ma też jego wielu zastępców, ale oni żadnych zarzutów jeszcze nie mają. I to wszystko, plus pewnie wysokość emerytury, którą pewnie niedługo wyliczą policjanci w odpowiedzi na pytania, które dziennikarze będą słać do komendy, powoduje, że jest taki nastrój w policji, też u niektórych prokuratorów, że tak naprawdę nic się nie zmienia i nawet ci, którzy najbardziej podpadli i byli takimi jastrzębiami tamtej władzy, nie ponoszą żadnej konsekwencji. I to naprawdę w szeregu mundurowych robi wielkie wrażenie. Podobnie jak to, że historia śledztwa
śledztwa dotyczącego granatnika jest już coraz bardziej dziwna i niezrozumiała, bo po pierwsze mija kolejny rok, a sprawa nie jest wyjaśniona, choć wydaje się być prosta jak konstrukcja cepa. I nagle Rzeczpospolita przynosi bardzo dziwną informację o tym, że pomimo, że już postawiono zarzuty generałowi Szymczykowi, komendantowi głównemu, to jednocześnie też prowadzi się śledztwo, które ma badać cały czas, czy przypadkiem komendant nie został narażony na niebezpieczeństwo, bo podmieniono pustą tubę na prawdziwy ładunek. Otóż ja, drodzy państwo, nie wierzę konsekwentnie komendantowi i mam dużo podstaw do tego. Wiem dokładnie, jak się czuję ci wszyscy, którzy też nie wierzą i mają przekonanie, że sprawa jest dość jasna i powinna być wytłumaczona, bo złamano wiele przepisów. Szczególnie łatwe do udowodnienia jest to, co się działo zaraz po eksplozji w jego gabinecie, bo to, w jaki sposób próbowano to tuszować, to jest materiał na zupełnie osobną pajdę zarzutów. I na przykład ludzie, którzy się tym zajmowali, jest taki pan między innymi w Biurze Spraw Wewnętrznych, no byli typowani jako ci, którzy dostaną zarzuty niemal jednocześnie z panem generałem, a to się nie dzieje. I to jest coś, co w moim przekonaniu jest olbrzymim zagrożeniem dla tych ludzi, którzy chcą przywrócić praworządność i chcą zakończyć z patologiami i z działaniami paramafijnymi oraz kryminalnymi, no właśnie, które miały miejsce w prokuraturze i będę o tym niedługo bardzo opowiadał, bo właśnie, drodzy państwo, zakładam okulary i patrzę na mój zeszyt. Wczoraj odbyłem takie 4-godzinne spotkanie i naprawdę wynotowałem, policzyłem sobie w nocy 17 nazwisk tylko z jednej sprawy osób, które minimalnie były zaangażowane w niszczenie kogoś, kto był niewygodny dla władzy, ale to minimalne ich zaangażowanie powoduje, że one nie mają prawa służyć i w żadnej służbie, prokuraturze, ani w policji. No po prostu sprzeniewierzyli się temu, czym te służby są. I takich sytuacji jest bardzo dużo i brak szybkiego przyniesienia przykładów rozliczeń bardziej będzie cementował jeszcze te paramafijne układy niż nawet sama obecność PiS-u. Mówiliśmy o tym w pierwszej części, że spełnienia tej obietnicy rozliczymy, naprawimy i tak dalej. Rzeczywiście mocno brakuje po tym roku. Karol Nawrocki coraz bliżej nominacji PiS-u? No już jest w sondażu na naprawdę eksponowanym miejscu. Widziałem sondaż, przepraszam, teraz nie pamiętam pracowni, może jakoś dorzucimy w opisie, gdzie miał 22% w pierwszej turze, a Rafał Trzaskowski 30 parę. I to jest bardzo dobry wynik na początek. Ale też nie zwracajmy uwagi na Krzysztofa Bosaka. Biorąc pod uwagę, że nikt nie wie, kim jest, to rzeczywiście jest No właśnie, kandydat PiS-u, o którym nikt nie wie, kim jest. Ale no... Jak wiesz dobrze, wiedziałem o tym, że jest w gronie kandydatów już dawno. I chcę to tutaj bardzo wyraźnie podkreślić w naszym programie, w naszym studiu, że już w tamtym roku, nie określę dokładnie miesiąca, czy listopad, czy grudzień, mniej więcej jak szanowni państwo będziecie chcieli na przykład sięgnąć do naszych archiwów podejrzanych polityków, to myślę, że tu trzeba celować mniej więcej w tym okresie. Rzeczywiście myślę, że Radosław Gruca był chyba pierwszym dziennikarzem w Polsce, który w sposób taki dosyć niecodzienny wyszedł z tą informacją, że Karol Nawrocki może być kandydatem PiS-u w wyborach prezydenckich i wówczas chyba nikt tych doniesień nie traktował poważnie, a zaczynają się one coraz bardziej materializować. No dzisiaj wyglądają na najpoważniejsze, ale ja się powiem szczerze dziwię, chociaż po tych pierwszych takich publikacjach, które się pojawiały, między innymi mój ulubiony dziennik Rzeczpospolitej Wiktor Ferfecki pisał takie teksty o tym, jak to się afiszuje i pokazuje i przyjaźni z ludźmi uznawanymi za ludzi półświadka właśnie Karol Nawrocki, to wydawało mi się, że to jednak będzie taki sygnał, który powstrzyma na dobre jakieś myślenie o tym, że ten kandydat jest bezpieczny dla PiS-u, bo jednak powiedzmy sobie szczerze, jeśli na razie, panie Karolu, proszę tam nie wyciągać jeszcze strzelby i we mnie nie strzelać, jeżeli pojawiają się zdjęcia i różne przykłady występowania z ludźmi
ludźmi na przykład ze środowiska takiego kibicowskiego dość mocno, to niekoniecznie zawsze będzie pozytywnie w samym elektoracie odbierane, jeśli się okaże, że ci ludzie jednocześnie nie tylko są kibicami, ale są też gangsterami, tak? A pan Nawrocki, nie tylko ze względu na swoją pasję do boksu, dużo takich znajomych ma. I dużo takich znajomych ma w środowisku kibiców Lechii, którzy go lubią. To środowisko jest trochę podzielone, ale no, specjalne z tamtych stron informacje przynoszę. I będziemy to kontynuować na pewno jeszcze z panem Karolem, bo o co chodzi, drodzy państwo, w takich różnych półsłówkach dotyczących Karola Nawrockiego? Ktoś ze środowiska właśnie kibiców Lechii zwrócił mi uwagę, że doszło do dużego nadużycia, bo powiedziano, że Karol Nawrocki jest związany z branżą sutenerską. No i proszono mnie, żebym sprawdził i przekazał, sprawdzam niniejszym, bo nie przesądzam, że tak było, jak mi powiedziano, ale może jednak sam pan kandydat się odniesie do tego. Jest taki lokal, ja nie chcę go bardzo tutaj reklamować, ale jest na R i są dwie zetki w nazwie. Wszyscy go znają w Trójmieście, bo jest to dom uciech, schadzek różnych i tak dalej, który był tak popularny, że w trakcie Euro 2012 podobno postawiono tam nawet jakieś kontenery. I właśnie ten nad wyraz formułowany zarzut w stosunku do pana Karola, który oburza niektórych, polega na tym, że środowisko kibicowskie mówi, on nie ma wcale z sutenerską branżą żadnych relacji, on tylko stał tam na bramce. Więc, drodzy państwo, ja nie wiem, czy stał na bramce, czyli żeby tych wszystkich, którzy nie mają takich pasji gangsterskich i tak dalej, no ci, którzy stoją na bramkach, to ludzie, tak zwani ochroniarze, widzicie ich czasami w dyskotekach, często to są policjanci. Nie w meczu piłkarskim na bramce, tylko w innych okolicznościach. Tak, dokładnie, to są tacy ochroniarze. No i gdyby na przykład były takie zdjęcia i świadkowie, którzy będą opowiadać, jak pan Karol pilnował takiego czy innego miejsca, a ja akurat mam ludzi, którzy by byli nawet skłonni świadczyć, że taką funkcję pełnił, no to to może jednak nie być takim plusem w kampanii prezydenckiej. Rok od wyborów parlamentarnych nam minął, ale kilka dni temu wybory też w Polsce, w Połtusku miały miejsce. Tam burmistrzem w tych przyspieszonych wyborach zostaje kandydatka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Władysław Kosiniak-Kamysz na Twitterze ogłasza wielki sukces PSL-u. Roman Giertych wtóruje, mówi to wielki sukces naszej Zjednoczonej Koalicji 15 października. No, smaku dodaje tutaj fakt, że pani kandydatka z PSL-u wygrała z kandydatką Koalicji Obywatelskiej. To chyba nie tak do końca sukces całej koalicji. No a jeszcze bardziej kolorytu dodaje fakt, że wygrała z cichym poparciem prawicy, a w jednym z wywiadów tuż przed wyborami sama otwarcie przyznała, że lokalnie bliżej jej do Prawa i Sprawiedliwości niż Platformy. Więc tak jak mówię, to jest najlepszy przykład i już wymieniłeś partię, która jednak cały czas jest potencjalnie najbliżej PiSu z koalicji. Cały czas sytuacja z wyborami prezydenckimi, jeżeli wygra kandydat tego obozu Zjednoczonej Prawicy plus Konfederacja, czy to, nie wiem, sensacyjny Bosak, czy ktokolwiek inny, no to to spowoduje, że będziemy mieli zupełnie nowy układ i tak naprawdę będziemy mogli mówić o kolosalnym problemie, takim egzystencjalnym samej koalicji, bo to będzie taki wiatr w żagle, że nawet ta kadencja może nie zostać dokończona. Tak mówią pisowcy i znając ich determinację i znając ich też taką irytację z powodu tego, że nie dojechali ich do końca i chęć zemsty i tak dalej, to jest realne zagrożenie i na pewno, droga koalicjo, jak przegrasz te wybory, to będziesz tylko sama sobie winna. A nowej pani burmistrz Połtuska oczywiście gratulujemy. To był podcast Podejrzani Politycy w Radiu Z. Byli z wami Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Zastanowił się, bo chciał chyba Bartłomiej powiedzieć, tak mi się wydawało. Bądźcie z nami za tydzień. Wyjątkowy odcinek nas czeka. Do zobaczenia. Podejrzani Politycy.
zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz.